Witajcie, dziś prosto z Summoner's Rift oznaczony i Draven. Jak pójdzie, tak pójdzie, zobaczymy. Jak wam wielokrotnie już mówiłem, niestety nie lubię grać AD Carry poza za wyjątkiem Gravesa. Natomiast w tym wypadku stwierdziłem, że spróbujemy. I co pójdzie, to pójdzie. Niestety, moja drużyna stwierdziła, że będzie dual mid. No i cóż, Akali chyba do mnie idzie, ok. Cóż, już się nie odezwę pod tym względem. Jak będzie, tak będzie. Jakoś trzeba to przetrwać. W sumie już widziałem dobrze rozegranego na midzie Blitza, ale no cóż, zobaczymy. Dobra, miniony przyszły, można troszeczkę puszować. Oj, zabrała mi killa. Żałuję. No ale trudno. 1-1 w pierwszym fajcie, że tak malutkim oczywiście. No cóż, jak będzie, tak będzie, zobaczymy. Nie jest źle. Co ma ten list? Runy na AD. Tutaj równobronnych mach, albo nie wiem, albo skalujące, albo po prostu nie wiem, ma jakieś mieszane runy. Zobaczymy. Ja sobie tymczasem trochę popuszuję, póki mogę. Nie, no nie jest tak źle. Myślałem, że będzie trudniej, ale jednak nie.
Cóż, zresztą trzeba będzie cofnąć, bo many zaczyna brakować. Kiedy pijemy to 800, żeby już kupić wampirka. No, dobra, i złapiemy killa przy okazji. Na buty wystarczy, jak sprzedam to i sekundkę poczekam. Powiem tak, zanim ta gra się zaczęła, troszeczkę się martwiłem, czy w ogóle jest jakikolwiek sens ją nagrywać, bo, no bo blitz nam idzie drugi. Akali też twierdzi, że jest na midzie, ja na solobocie. Cóż, wyglądało to dziwnie, ale stwierdziłem, że co tam, w sumie raz chodzi śmierć, nagram, najwyżej się skasuje, prawda? I nigdzie tego nie wrzuci. Jak widać, jak na razie, jak najbardziej opłaca się tą grę nagrywać, bo jest dobrej jakości, dobrej jak najbardziej. Jak najbardziej warto, myślę, obejrzenia. Widzicie, staram się teraz nie marnować many na jakiekolwiek zaklęcia, na jakiekolwiek umiejętności, które mogłyby mi trochę przeszkodzić w późniejszej ewentualnej walce. Ojojoj, nie zauważyłam, że mnie ta wieża biła. Trzeba będzie zaraz cofnąć. Widzisz, nasz bit zniszczył wieżę. A, akurat nie tam. No ale dobra, w sumie cóż. To ważne, która wieża, ważne, że, prawda? Więc... więc myślę, że nie ma co narzekać. No nic. Jakoś tam sobie gramy.
udało się. Żałuję, że tego kazia jeszcze nie złapałem, no ale cóż. Nie można mieć wszystkiego, prawda? No, w każdym razie, Turetek, jak widać, chyba pójdzie zaraz spać. Tak. A my poszujemy dalej. No to tak, myślę, że w tym momencie złożymy no cóż, kili jak jest. Tam na górze na siebie wrzeszczą, nie wiem w ogóle o co chodzi. Dobrze jest. Po co oni tak się nawzajem hejtują? Ja naprawdę nie rozumiem hejterów. Jaka w tym jest przyjemność tak hejtować nawzajem? Bez przerwy. No nic. Ja tego nie muszę rozumieć. Tu też nie było sensu zostawać, bo mam mnóstwo kasy, którą mogę wydać na jakąś przewagę. Oni właśnie wrócili ze swoją. Ja nie miałem już many i nie miałem w jaki sposób jej odzyskać. Więc no, jak najbardziej opłacało się tutaj wrócić. No i może się złapie gdzieś killa po drodze. A Kali tutaj tylko czeka. I zwieje. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Chyba się uda. Udało się. Pogoń przez całą mapę. Ale wyszło dobrze. Wszystko dobrze. To ulti moje co prawda były nieco zmarnowane, ale niech tam. Naprawdę nie będę się czepiał o takie szczególiki. No i tutaj kompletnie poza wszelką akcją byłem, poza czymkolwiek. No ale ult akurat się zdał. Akurat w tym momencie mi...
Jak raportować za to, że jest się dobrym. No okej. Można. Niech się raportuje, nie wiem o co. Bana się za taki raport nie dostanie, więc. Tak, jak sprzedam to, to złożę i będzie dobrze. O, pięknie. Myślę, że to, że my z tą grę zdołamy wygrać. Chyba, że się nagle, nie wiem, niespodziewanie trenda sfiduje. Ale raczej nie przypuszczam. Jest to 12. Nie przesadzajmy. Nic się stać z tym nie powinno. Blitzwo też się robi na tanka, co prawda na bijącego tanka, ale jakoś skoro mu dobrze idzie, to mi to nie przeszkadza. Tutaj ledwo co? Ledwo, ledwo. Udało się uciec. Czy on nam próbuje sprzedać wieżę? Kurde. I mu się by to dało. No nic. No nic, ale Oksard zabity. Trudno, tam ci dwaj. O, dobrze. Udało się, gratuluję, super. Ma trenda. Ale też, Akaju, dla wszystkich jest pięknie. No dobra, ja tutaj chyba nic nie kupię, trzeba lecieć. Uj, no tak. Rabadon mi nagle zaczął bić. Też rozumiem, z czego wynikał problem. Czyli się robi na tanka, która zaczął bić. No dobra, niech i tak będzie.
Już poszucie ten turet, Jezus, czego się boicie? Bić ten inhibitor, a nie. Dobrze. No, tutaj stun niestety od kserata zrobił swoje. Nic nie mogłem tutaj poradzić. Dobra, chyba brakuje mi obrażeń, więc teraz złożymy Infinity, już odrobinkę kryta i prędkości ataku dołożone. Spuszczam teraz Infinity, żeby dla obrażeń i jeszcze większego kryta. A potem może kosę statika albo Last Whisper, zobaczymy. Ten Liasz się prosi, żeby zginąć. No, okej, może i Kazio, ale chyba nie będzie nasz. Może i Teamfight nie wyszedł aż tak pięknie jak mógł, ale tym niemniej był skuteczny, bo dzięki temu zdołaliśmy spuszować kolejną linię aż do inhibitora. Także więc było dobrze. A, chyba zwieje. Oj. Ach. No, ale tym niemniej ucieczka była epicka. Tutaj, nie, Garen tutaj nie wygra. Garen z Kseratem raczej nie wygra, szczególnie jak jest sfidowany. Ale niech tam. Ten blitz znowu niepotrzebnie się pcha. A jednak może. Kurde. Nie doceniłem go, muszę przyznać. Od samego początku go nie doceniałem, więc... Blitz, nie podejrzewam cię o to, żebyś mnie oglądał. Szczególnie, że Polakiem nie jesteś. Ale gdyby ci się zdarzyło, przepraszam. Ale swoją drogą, przy tym stopniu flame'u w całej drużynie wygrać mecz to jest naprawdę osiągnięcie i gratuluję w pełni.
Minimalnie. Ruszymy ten inhibitor, póki jeszcze się da. Niestety podejrzewam, że oni się teraz będą dość długo bronić, bo jak będą spojrzeć, oni są dobrą drużyną. Ogarniają naprawdę tą grę i Trynda mocno bije. Isin może nie bije kolej aż tak mocno, tym niemniej może sporo wytrzymać. Obie wieże są nasze. Teraz już naprawdę ciężko byłoby to przegrać. Kwestia tylko czasu, jak szybko to wygramy. Jak szybko na tyle dużo z nich padnie, a jednocześnie stawiając tak dużo z nas przy życiu, żeby spuszczały ich same miniony. Więc to chyba już powoli koniec tej gry. I powiem wam, że może nie wymiatałem tak jakoś strasznie morderczo, ale jak na to, że nie lubię AD Carry, nieźle. O, postanowi się poddać. Tak. Więc cóż, dziękuję za oglądanie mnie. Mam nadzieję, że podobało się. Oglądajcie, subskrybujcie, czekajcie następny odcinek, bo zaczęły się wakacje. Teraz będzie dużo i ciekawo. Ciekawie. No, do zobaczenia w następnej grze. Trzymajcie się.